Hej! Witam Was serdecznie na moim kanale. Ponieważ zbliża się jeden z najgorszych dni dla naszych psiaków, czyli Sylwester, dzisiejszy film będzie o tym, jak przygotować psa na tą wybuchową noc, żeby była dla niego jak najmniej stresująca. Psi słuch jest przynajmniej 10 razy czulszy od ludzkiego. Ucho niczym radar rejestruje drobne dźwięki, takie jak szmer, szelest czy kroki z odległości nawet 80 metrów. Natura wyposażyła psy w tak czujny zmysł, by były w stanie polować i same nie stały się ofiarą innych drapieżników. Ale to, co zapewniło przetrwanie w czasach, gdy żyły dziko, dzisiaj, kiedy stały się gatunkiem całkowicie udomowionym, bywa dla nich prawdziwym przekleństwem. Nowy rok czy burza często wywołują u psów silną reakcję lękową. Znalazłem ciekawy sposób na blogu naukowym Crazy Nauka, żeby dobrze przygotować psa na Sylwestra. Akcję najlepiej zacząć na 2 tygodnie przed Sylwestrem. Podstawowe zadanie – przyzwyczaić psa do tego, że takie hałasy to nic złego. Sposobem, by zastąpić złe skojarzenie dobrym, jest powiązanie bodźca z czymś pozytywnym, czymś, co pies uwielbia. Może to być jedzenie, może to być wspólna zabawa. W trakcie tej czynności odtwarzamy dźwięki fajerwerków. Ważne, by odpowiednio dobrać poziom dźwięku. Hałas nie może być szemraniem w tle. Pies musi na niego zwracać uwagę, odwracać głowę, strzyc uszami, zerkać. Nie należy jednak przesadzić. Dźwięki nie mogą wywołać stresu. W ten sposób powinno odbywać się każde karmienie, zabawa czy inna przyjemna dla psa czynność. Do tej terapii można też dołączyć bodźce zapachowe i wizualne. Tu dobrze sprawdzają się sypiące iskrami sztuczne ognie. Zapalamy je wraz z odgłosami, zdecydowanie jednak nie pozwalając się psu do nich zbliżać. I zachowuj się jak zwykle. Jeśli w domu lub w mieszkaniu nadal jest za głośno, spróbuj wejść z pupilem do łazienki. Najlepiej takiej bez okien. Możesz też delikatnie podgłośnić radio lub telewizor. Pamiętaj, że psy doskonale wyczuwają nastroje swoich właścicieli. Dlatego staraj się zachowywać normalnie. Spokojny pan, zachowujący się jak zwykle, będzie sygnałem dla psiaka, że nie ma powodów do ucieczki. Staraj się nie wykonywać gwałtownych ruchów i mówić naturalnym głosem. Jeżeli pies zostaje sam w domu, zasłońmy okna, ustawmy spokojną muzykę lub zostawmy włączony na noc telewizor. Lekki szum odbiornika uspokoi psa i spowoduje, że odgłosy wystrzałów będą mniej niepokojące. Jeżeli Twój pies ma fobię przed fajerwerkami przez cały rok lub jego strach przed sztucznymi ogniami jest ekstremalny, koniecznie skontaktuj się z weterynarzem. Poproś o radę, jak pomóc Twojemu psu i zapytaj o możliwość podania pupilowi naturalnego środka uspokajającego, który pomoże mu się zrelaksować i czuć komfortowo podczas sylwestrowych fajerwerków. Niestety, najczęściej podawane przez weterynarzy środki uspokajające sprawiają, że pies jest otumaniony, ma bardzo spowolnione ruchy i nie reaguje fizycznie na hałasy. W tym czasie jednak wszystkie dźwięki do niego docierają. Nie dość, że preparat oparty na lekach psychotropowych nie pomagają samemu psu zwalczać lęków, to jeszcze tłumi on w sobie ogromny strach, przez co tylko potęguje stres. Z tego powodu warto poszukać ziołowych rozwiązań, ewentualnie preparatów DAP, psich feromonów. W skrajnych przypadkach działanie nie jest tak skuteczne, ale częściowo obniża poziom stresu u pupila. W Sylwestra między 22 a 3 nad ranem nie wychodź z psem na spacer. I to już bez względu na to, czy Twój pies boi się wystrzałów, czy nie. Jeśli zamierzasz witać nowy rok na powietrzu, absolutnie nie zabieraj psa ze sobą i zapewnij mu bezpieczne, ciche schronienie, w którym przeczeka bez stresu te trudne momenty. Spacer w ciągu dnia. Jeśli zostajemy na Sylwestra w domu lub urządzamy w nim spotkanie dla przyjaciół, pamiętajmy o dłuższym spacerze z psem w ciągu dnia. Wybiegany pies będzie mniej impulsywny. Starajmy obrać trasę tak, aby prowadziła daleko od miejsc ewentualnych wystrzałów, które zaczynają się już po południu. Adresówka przypięta do obroży to rzecz obowiązkowa podczas każdego spaceru, nie tylko w okolicy Sylwestra. O północy, gdy huk fajerwerków będzie już bardzo donośny, a pies zacznie skamleć, w żadnym razie nie krzyczymy na niego. To tylko spotęguje jego lęk.
Ale nie głaszczmy ani nie uspokajajmy go przesadnie. W ten sposób jedynie utwierdzimy go w przekonaniu, że należy się bać. Starajmy się raczej odwrócić jego uwagę od hałasu. Pokazy fajerwerków straszą nie tylko psy i koty, ale również dzikie zwierzęta. Na szczęście świadomość wśród ludzi cały czas rośnie i może za jakiś czas uda się wyeliminować strzelanie w Sylwestra. Dodatkowo warto wiedzieć, że według prawa fajerwerki można puszczać tylko w dwa wyznaczone do tego dni, a więc 31 grudnia i 1 stycznia. Niezastosowanie się do tej zasady grozi mandatem nawet do 500 zł.